Nasze lokalne tradycje kulinarne w sposób naturalny ulegają zmianom i stopniowo zanikają. Najczęściej w naszej dawnej kuchni używano produktów takich jak ziemniaki, kapusta, kasza, groch. Ich cechą wspólną jest stosunkowo łatwa uprawa na niezbyt urodzajnych tutejszych glebach. Ziemniaki przygotowywano na wiele sposobów. Nasze rodziny uczestniczące w projekcie przypomniały wykonanie ziemniaków pieczonych. Możemy spożywać z twarożkiem lub możemy spożywać z maserkiem. Ale 55 minut nie wyliczy. Chcesz spróbować, Franek? No. Potrawy wzbogacano sezonowo tym, co dał las i pole. Owoce leśne, grzyby i zioła to cenne dla dawnych gospodyń składniki, dzięki którym potrafiły przygotować wiele różnorodnych dań, dysponując skromnymi zasobami. Dawna kuchnia nie mogła się obyć bez warzyw, jaj i mleka. Warzywami pełnymi różnych barw również dekorowano potrawy. Warzywne dekoracje mogą być naprawdę piękne i efektowne. Każdy ma rzodkieweczkę? Tak. Wkładamy sobie rzodkiewkę, na której stronie ona lepiej stoi. Tutaj, tak? Czyli tak, robimy sobie tak, nacięcia leciutkie na oczki. O, i na nosy tutaj będzie, prawda? Bierzemy znowu goździki, ja tutaj dam. Tak, oczy, nosek. Żeby po prostu umieścić uszka, to też musimy leciutko tutaj ponacinać. Takie a la księżyce sobie robimy, o, leciutko wgłębiamy. Z jednej i z drugiej strony. Ile żeśmy się dzisiaj nauczyli fajnych rzeczy, nie?
Śliczne dekoracje wykonali nawet najmłodsi uczestnicy projektu noszącego tytuł Aktywne rodziny w strefach publicznych, realizowanego przez Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury Wstęp Wolny.